Witam wszystkich z pięknego siedliska. Zobaczcie, co tam się dzieje. Zobaczcie, jak leżę sobie. To wideo w ogóle nie było zaplanowane. Jak się fajnie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze widać, bo te główki zasłonięte akurat z naszej strony. Jak się fajnie gołąbki tutaj, nie wiem, jak to powiedzieć, pieszczą, iskają, czy jak to tam się nazywa. Dzikie gołębie, może zmniejszę, bo ja się bujam na hamaku i to niestabilne. Dzikie gołębie przylatują tutaj na te krzaczki. Tutaj jest tak zwana chyba świdośliwa się nazywa, na pewno tak się nazywa, świdośliwa, i ma takie małe kuleczki owocowe, takie bordowe, czerwone, ciemnoczerwone owoce, i uwielbiają to gołębie właśnie. Tam widać, palcem gdzieś spróbuję pokazać, no tutaj o. Tych gołębi widzę, coraz więcej się robi, kiedyś była parka, a teraz już widzę, ze 2-3 pary są, już tylko cały czas gruchoczą tutaj. Wiecie, jak gołąbki gruchoczą. Także mamy odgłosy pięknych, dzikich gołębi. Pokażę, skoro film jest nieplanowany, jest do skoku, to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Proszę, jaka ławeczka. Też jestem dumny z tej ławeczki. Robiona ze starego, bardzo starego drzewa, z dachu kurnika, który nam się rozleciał. Wybrałem takie lepsze dechy. One są takie grube, masywne, ciężkie, ale taka fajna ławka, stabilna, energetyczna, taka no piękniutka. Powiem wam, że jestem dumny nawet z tej ławeczki. A ja sobie ochłodziło się trochę i sobie czerpię z tego pięknego miejsca. W oddali tylko pola. Samochód przestawiłem, bo idzie gdzieś tam, burza się zbiera, żeby nie stał pod dachem, gdzieś tam pod drzewem, żeby tuti, co ty tam znowu łapiesz, tuti, a już czeka, bo może ptaszek jest na tym. Zobaczcie, jak kot się zachowuje, jak widzi coś do upolowania. Nie słychać tutaj, ale on tak poszczekuje. Tuti! Tuti, 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 tuti. No i dobrze. Kot z miasta, a się przyzwyczaił. Już znowu na coś poluje. To nieważne. W każdym razie klimat naszego siedliska niezaplanowany. O, jak poszczekuje, nie wiem, czy słyszeliście. Kotek tak fajnie poszczekuje, tak leciutko. A tam proszę, nasza piękniutka. Nie wiem, czy mi się uda tu gdzieś pokazać palcem. O, tam o. Piękna studnia. Jeszcze niedokończona, bo będzie żuraw. A tam w oddali jezioro, piękne, piękne, czyściutkie jezioro. Proszę, tutaj tak się odchylam do tyłu. Koguty tam porządkują między sprawy między sobą, bo słyszę, jak się biją. Tak to jest, jak jest za dużo kogutów w kurniku. Te gołąbki, aż się dziwię, że się nie wystraszyły. Dalej siedzi jeden. Nie no, drugi też jest. Także bujam się na hamaczku. I że tak powiem, czekam na wielką burzę, bo widzę, się tak zanosi. Duszno się zrobiło. Jest piękniutka. Nie będę was zajmował.
Także pozdrawiam, do następnego razu.